Co trzeba wiedzieć o zaproszeniach ślubnych, część druga. Anna Bielan. W pierwszej części artykułu przedstawiłam Państwu zasady dotyczące sporządzania listy gości, których będziemy zapraszać lub zawiadamiać o ślubie oraz savoir-vivre obowiązujący przy wypisywaniu zaproszeń. Znalazło się tam też kilka porad związanych z dobieraniem całej ślubnej poligrafii. Teraz cennych porad ciąg dalszy. Na naszym rynku dostępne są niemal wszystkie kolory i rodzaje papieru, jak również zdobienia w postaci kwiatów, tłoczeń czy wstążek. Nie można zapomnieć o odpowiednio dobranej kopercie, również w kolorze, kwadratowej, prostokątnej, prostej lub ozdobnej. Osoby uzdolnione plastycznie często same zajmują się zaprojektowaniem i wykonaniem zaproszeń ślubnych, jednak jest to bardzo czasochłonne. Dlatego niektórzy decydują się również na nieco zaskakujące rozwiązania i na przykład wysyłają krótki, zabawny filmik, komiks lub butelkę jakiegoś alkoholu czy smakołyku ze specjalną etykietą. Wartość sentymentalna najprostszej zaproszenia można wykonać samemu. Najczęściej kupuje się ozdobny papier np. 250g lub grubszy w dowolnym kolorze i nakleja na nim ozdoby, wstążki, suszki, złocenia, cekiny, piórka i to wszystko, co nam się podoba i co można kupić w sklepie internetowym lub dobrej pasmanterii. Warto mieć fajny projekt, aby efekt był zadowalający. Samych wariantów wiązania wstążek jest kilkadziesiąt, nie wspominając już o ich rodzajach, cienkich, szerszych, satynowych, aksamitnych, matowych, błyszczących. Można wyciąć z ozdobnego papieru proste elementy lub za pomocą ozdobnego dziurkacza obrączki, serduszka, gołąbki, wybór jest ogromny. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze ozdobne nożyczki, możemy mieć niezłą frajdę i niespodziankę dla gości. Zaproszenia mogą być składane wzdłuż lub wszerz strony lub na trzy części, z owalem lub innym wycięciem na stronie głównej. Kto ma drukarkę laserową może operować wieloma kolorami, kto jej nie ma, może do napisów użyć złotych lub srebrnych pisaków. Wyższa szkoła jazdy. Jeżeli ktoś ma trochę zdolności artystycznych, powinien zaopatrzyć się w zestaw do quillingu. Można samemu wykonać fajne ozdoby z wąskich kawałków papieru. A jeżeli komuś taka technika przypadnie do gustu, ale okaże się dla niego za trudna, może po prostu kupić takie zaproszenia. Podobnie jest ze żmudną sztuką pergaminowania. Na pergaminie wytłacza się wybrane wzory i jest to piękna ozdoba, motyw główny zaproszenia. Można zresztą zakupić stosunkowo niedrogie urządzenia ręczne do wytłaczania papieru i wykonywania wielu ozdób, a w internecie znaleźć wspaniałe przykłady wzorów do wykonania. Są możliwości zlecenia na przykład wycięcia pewnych elementów laserem, a resztę ozdób wykonuje się samemu. Część osób decyduje się na zakup gotowych zestawów do wykonania kart lub innych elementów poligraficznych. Ważne, abyśmy byli dumni, mogąc wręczać bliskim nasze zaproszenia. Piękne opakowanie. Zaproszenie pakujemy w celofan lub / i kopertę. Jeżeli kupujemy zestaw, nie ma problemu. Jeżeli osobno, pamiętajmy, aby koperta kształtem i odcieniem pasowała do zaproszenia. I tutaj też zaradne narzeczone lub narzeczeni mogą ładnie ozdobić gotową już kopertę wstążkami, cekinami, materiałami lub ładnym papierem. Tak na wszelki wypadek warto mieć więcej kopert i zaproszeń, by w przypadku pomyłki przy wypisywaniu, nie szukać nerwowo czystych egzemplarzy. Poezja czy proza? Wiadomo, że oprócz standardowej informacji, kto, gdzie, kiedy i jak, zawiera związek małżeński, na zaproszeniu musi się znaleźć jakiś fragment prozy lub wiersza. W gotowych formularzach znajduje się mnóstwo wariantów, a zamawiając zaproszenia, dodatkowo możemy wybrać swoją wersję. Wiele osób rezygnuje z kwiatów lub prezentów, delikatnie sugerując w zaproszeniu, aby obdarzyć ich pieniędzmi. Pamiętajmy też, że ważny jest wybór czcionki, prostej, klasycznej lub ozdobnej, uroczystej. Dopasujmy ją stylem do naszej uroczystości. Zapraszamy osobiście. Gdy już zamkniecie listę waszych gości, nie można zapomnieć o głównej zasadzie: zaproszenia powinny być dostarczane osobiście do osób wam najbliższych. Oczywiście, zanim się zjawicie u zainteresowanych, uprzedźcie ich o tym. Pamiętajcie, że nie należy zaklejać wcześniej koperty.
Pocztą wysyłamy druki tylko tym osobom, do których nie jesteśmy w stanie dojechać. Jako uzupełnianie przesyłki traktuje się telefoniczne poinformowanie o uroczystości. W dobie telefonii komórkowej, to doprawdy żaden kłopot. Poproście o potwierdzenie przybycia, a jeżeli go nie uzyskacie, choćby w przeciągu paru dni, sami możecie zapytać. Wszak z liczbą gości wiąże się mnóstwo spraw organizacyjnych. Przykłady tekstów literackich na zaproszeniu: jedno jest tylko w życiu szczęście, kochać i być kochanym. G. Sand, niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę, niech je w sercu wyryje i w myśli zapisze. A. Mickiewicz, musicie być silni miłością, która wszystko znosi wszystkiemu, wierzy wszystko przetrzyma tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. Jan Paweł II, nie obiecuję ci wiele, bo tyle to prawie nic, najwyżej wiosenną zieleń, najwyżej pogodne dni, najwyżej uśmiech na twarzy i dłoń w potrzebie, nie obiecuję ci wiele, bo tylko po prostu siebie. W. Hitman, serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.